dobry, dzień dobry. 14 sierpnia 2023. Jesteśmy na autostradzie A2 808 na jakimś parkingu, tak zwanym MOPie. Myśmy się zatrzymali na nocleg. Tu żeśmy spali. Taki jest parking. Tam jest toaleta, umywalki, kibelki. Pryszniców nie ma, ale żeśmy się ładnie ogarnęli. No i tam jedziemy sobie zjeść śniadanie na tę ławeczkę. A kierujemy się w stronę Morza Czarnego. Dzisiaj na plażę gdzieś tam. Zobaczymy. Jakieś miasteczko fajne ma być, to sam nie wiem co to będzie, a zobaczymy razem co to będzie. Bo my jedziemy na śniadanko, tam podjeżdżamy do tych ławeczek. Przygotowujemy śniadanko. Zenka tam przygotowuje, tu woda się gotuje. Teraz będzie kawka, śniadanko sobie zjemy i w drogę. Trochę wieje, taki wiaterek, ale przyjemny, przyjemny, potrzebny. Gdyby nie ten wiaterek, to by było strasznie upalnie. Nie patrzyłem w samochodzie, ile stopni. Tu mi pokazuje 17, ale to jeszcze się chyba nie zaktualizował. Na zegarku. Ruszamy. 8:57, 128 km mamy do morza. Także. Trzymaj się, droga. A mamy już zrobione 2361 km. Na teraz. Także no już trochę przejechamy. Wjeżdżamy na autostradę A2. Kierujemy się do Morza Czarnego i prawdopodobnie jakiś most jeszcze płatny jest, ale są bramki, także można płacić przez internet, a można na bramkach, także nie jest problem. Także widzicie, taka sytuacja, przejechałem nie przez tą bramkę co trzeba, no a nie mam za opłaty za most, no i teraz się wróciłem. Z policjantem rozmawiałem, to mówi, że mam przejechać i na stacji Petron kupić, zrobić opłatę za most po prostu, nie? Także pamiętajcie, że jakbyście jechali w stronę z Bukaresztu, A2 w stronę morza, prawa bramka, zewnętrzna z prawej strony, pierwsza bramka, ta jest do opłaty do biletu. Panie, te dwie po... A te reszta środkowe do lewej strony, od prawej do lewej, wszystko skanuje, tylko numer rejestracyjny. Chyba że sobie wcześniej przez internet kupicie, no to nie będzie problemu. Ale no my teraz jedziemy na stację Petron, zrobię opłatę i powiem resztę jak to wygląda. No ale z policjantem rozmawiałem, to mówię, że tak mam zrobić. Że wjechać na stację Petron i... A chciałeś wykupić przez internet, a mówisz, a na bramce się kupi. No chciałem przez internet, a mówię, a na bramce się kupi. No i zamotałem się trochę. Ale faktycznie zamotałem się, bo nie było, że tutaj skan, a tutaj bilet, nie? Nie było żadnych, ani po angielsku nic nie było, nie? Nic, nie, nie, nic, nic napisane nie było, także... Jadę na tą stację Petron i zobaczymy. Do stacji 2,6 km, także zaraz jesteśmy na Petron.
stacji. Ale że na stacji można kupić, nie? Wiecie co? Robię jednak przez internet opłatę, bo żeśmy przejechali stację, bo nie było żadnego drogowskazu, że trzeba zjechać w prawo do miejscowości i żeśmy przejechali. No. Także no weszłem tak samo jak robiłem winietę, kupowałem na drogi, tak samo kupuję tu i jest opłata za most, także zaraz to zrobimy i będzie z głowy. Bo tak samo na stacji pewnie by w system wprowadzili i to wszystko, nie? No, ale... Nie było na trasie tak jak policja dwoje, nie było. Ale już wpisuję dane i już zaraz robię te. Wjechaliśmy do Konstancji. Zjedź w sądę. Nie wiem jak to jest i teraz... Za 600 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Znaleźliśmy jakiś parking i tam się kierujemy. Jakiś niby olbrzymi. Dla tirów i dla osobówek. Za 600 metrów wjedź. A jak żeśmy wjeżdżali, to fajnie, nie zdążyliśmy kamerki włączyć. Fajnie było statek, taki kuter rybacki. I Konstanta było napisane. Fajnie, fajnie. To taki duży to był, no, nie? Nie tak jak no duży, duży taki. Jesteśmy na miejscu. Znaleźliśmy sobie po drodze trochę inny parking niż nasz obrany. Marzenka dojrzała go. No nie chcę go w całości pokazywać, bo tam policjant sobie stoi, sobie odpoczywa, także nie chcę, żeby tam... Myślał, że ja go tam nagrywam, później gdzieś go opublikuję. Także na razie sobie obiadek robimy już, bo jest 11:55, to jest czas. Tam widać jakiś port, a w tamtą stronę już morze jest, tak, że będziemy sobie zwiedzać miasto. A tu śliwki na głowę spadają. Także pójdziemy sobie zwiedzać miasto, pokażemy jak tam wygląda, bo sami nie wiemy. Niby jakieś zabytki są takie tam. Coś podobnego jak w Bukareszcie, takie tam budowy. To my sobie obiad robimy. Jesteśmy po obiadku, ale jeszcze kawka. Jeszcze zmieścimy kawkę, także już nie będziemy musieli tam na mieście nigdzie coś kombinować. No i sobie kupiliśmy w Lidlu croissanty. Ponczusia już zjedliśmy. Teraz po krosancie. Ale smakuje tak na palet jak ten oryginalny. No. Naprawdę pyszne. No. Nie to takie na takim oszukane z ciasta jakby masełku czy czymś? Aha. Kurde, dobre. Krosanty. Bardzo dobre wam powiem. Na maszne. Bo żeśmy byli w Lidlu, bo już zakupy trzeba było zrobić już. Głównie pieczywo trzeba było kupić, bo już nam się kończyło, bo tak wszystko mamy. No, to wypijemy kawkę i idzie śmigamy na miasto. Zobaczymy, co to miasto ciekawego nam przedstawia. A jak to było ta nazwa tego miasta? Konstanta. O, jesteśmy w mieście Konstanta. Zobaczymy. Jakieś miasto portowe, bo widać dużo port jest tutaj. Tirów dużo do rozładunku, załadunku. Pójdziemy zwiedzać, eksplorować. Zobaczymy, co ciekawego będzie. A teraz dopijemy sobie kawkę. A wtedy jeszcze, tak Marzenka mówi, pójdziemy na plażę, nad Czarne Morze, nad plażę i zamoczymy się raczej na kurde jeszcze w Czarnym Morzu, żeśmy się nie kąpali. Także wypadałoby. Ale musimy najpierw dokończyć kawkę. Wycieczkę do Konstanty. Konstanta. Idziemy. Teraz wam pokażę ten parking, jak tu wygląda. Bo już policjanta nie ma. Sobie postał w cieniu i pojechał. To jest taki fajny parking. Się wjeżdża tutaj. Tam widać port. Tu my stoimy, fajny z tyłu lasek, tam jest jakaś ścieżka, na pewno do centrum prowadzi i to jest za darmo. O, jest z parkingu,
Jest tutaj taki jakby park i tutaj idziemy właśnie przez ten park. Myślę, że do centrum. Bo w tamtą stronę gdzieś jak kieruje od droga. Od wody oddalamy, to na pewno. To na pewno. Bo do morza to bardziej w tamtą stronę. Na prawo, a my... O, ale przyjemnie tu. Wiaterek chłodny. Oj, powiem wam, że super. Pięknie. Aż miło. Udało nam się prawdopodobnie znaleźć centrum, ale to się jeszcze okaże. Tam dalej idziemy i to będziemy się zbliżać do Morza Czarnego. Jesteśmy na tropie, widać jakieś wieżyczki, tam jest chyba Stare Miasto. To będzie wzdłuż morza, nie? A może ta, może taka będzie jakaś alejka? No pójdziemy w tamtą stronę. Mamy to. Jest taki deptak jak w Sopocie, także idziemy w stronę morza. Restauracje pod parasolkami. Fajnie. Idziemy, kierujemy się tam. Do Morza Czarnego. I tak wygląda ten deptak cały, alejka. Chorągiewki, nie ma parasolek u góry. Tylko są chorągiewki. O, no, meczet. Jesteśmy przy meczecie chyba, bo widać tam na górze księżyc taki. Chyba na drugiej, tam jest symbol tego księżyca, czy tam meczet widzimy, a dlatego a szłem i mówię, coś mi tak Turcją załatuje ten budynek, no i faktycznie, też fajnie, a tu właśnie patrzę, no jakieś muzeum to jest, podejdziemy bliżej. Kopaliska, jakie znaleziska oryginalne. Jakieś gzymsy, nie gzymsy. Podstawy. No. Na pewno miasto z historią jest. Ciekawe. Bo to jest muzeum właśnie archeologiczne. To żeśmy tutaj wyczytali. To też coś jest, jakiś jakby grobowiec. Ale tutaj ten budyneczek już się sypie. Może nie chcą go celowo ruszać. Póki jeszcze nie zagraża zawaleniu albo coś. A z tej strony mamy taki fajny budyneczek, piękny. Ale to chyba jakiś rządowy, bo tam widzę flagi, to dlatego taki ładny jest. A teraz mamy go tutaj z bliska. Ten cały meczet. A tu jesteśmy przy meczecie. Przy samym morzu. Nieodpowiednio ubrani. Żeby tam... Żeby wejść do świątyni. Także... Meczet, no a do meczetu wiadomo nie można. A tym bardziej kobieta musi mieć zakryte nogi, ramiona. Także możemy sobie tylko z wierzchu popatrzeć.
To idziemy w stronę plaży. Leci samolot, ciągnie reklamę, nie wiem czy widać. Ale fajnie to wygląda. Jesteśmy przy samym morzu. A jest to Morze Czarne. To będą takie coś betonowe może. Te takie, co mówią, co to jest. A to tak, to jakieś falochrony. Tak jak tutaj. I a to wygląda tak tam przedziwacznie, jakby kupa samochodów była zaparkowana. O, tak to będzie, tak jak tamto coś. Ten falochron właśnie. No, mamy. Oko Konstanty. Tak jak jest oko Londynu, także tak tu jest oko Konstanty. A my szukamy ławeczki, bo żeśmy tradycyjnie sobie kupili litr lodów. Nie było, nie, bo faktycznie nie było żadnej budki z lodami, nie wiem. Kupiliśmy sobie w sklepie. Co tu, telewizja? Telewizja? Coś tu się będzie działo? Tylko gdzie tu ławeczkę teraz znaleźć? Tam, brawo, gdzie? Chyba, że tam pójdziemy. Tam na pewno nie ma nic. Dobra, idziemy. Tam też nic. Tam może coś będzie. Murek jakiś chociażby był. No nie ma. Ja, jak z kompu mają tu. No jak na złość nic nie ma. Na murku gdzieś usiądziemy, no bo co? No wieje, dzisiaj troszeczkę widać fale. Chyba, że gdzieś w cieniu sobie usiądziemy, wiesz? Gdzieś w cieniu poszukamy. Ale gdzie ty też tutaj cień znaleźć? No to jest to. Ale gdzie? No to jest prawda. Tu. Tam jest cień z tym. O, ale tam. Wiesz, tam chodzi, czy nie? Gdybyś tam na rynku, dobra. No tam nie można. To wiecie, jak na murku nawet nie usiądziemy, to do nas nie podejdzie. Jesteśmy zadowoleni. Całe pudełko lodów zjedzone. Teraz można kupić. No, za kilogram 100 lodów. No to jest po 65 zł, co to jest? Jakie 60? 55. 55, tak. Co, słońce ci normalnie coś... Idziemy sobie dalej. Brzegiem plaży. Patrzymy, że tu taki autokar jest. Można nim zwiedzić całe miasto. Zobaczymy co i jak. Widzicie tam cenę? 14 lei. Nie chciałem tak bezczelnie, ale nie wiem czy zauważyliście. Jak coś to weźcie, zróbcie stop klatkę i zobaczycie. 14 lei kosztuje jedna gałka lodów. A myśmy sobie kupili te za 21 lei to całe... 100,1. No, no. 110 gram to jest? Dekagram. 1100. No kilo i 10 deko, no. O. Lodów. Za 21. To sobie policzcie, ile to jest gałek. Dlatego my tak robimy. Nie, że nas kurde nie... Tylko... Sieja.
Bez przesady. Ale możemy sobie więcej pozwolić, to kupić tamto. No dokładnie. Kupić, nie? No, a nie rozpieprzyć i... No, to ja wolę zatankować to do auta i sobie pojeździć. Patrzę, po ile są bilety, 25 rąk. A, to 25. Mówię ci, że nie tak dużo, a myślałam, że za 50, że, nie? Że będzie droższe, no. I to jeszcze jest ten... To morskie oko. I 25 lei, no to na nasze niecałe 25 zł. Ale ile to jest, to nie wiem, jak czasowo to wygląda. Ile to trzeba jechać. A czy się ile to się... kręci. Może jedno kółko po prostu, bo to jest takie widokowe. Jedna tura. No to, na pewno jedno kółko. To jedno kółko. Taki jeden obrót pewnie cały i niecałe tam 25 zł. Nie, ale my byliśmy na 2000 i coś metrów w górę, także myśmy już z góry oglądali wszystko. Nas już nic nie zdziwi. A tu mamy fajną przystań. Coś podobnie jak w Gdyni. Czy u nas w tych kurortach morskich. Wszystko jest podobnie. A tu mamy taki widok na miasto. Wesoły statek, My Angel, nazwa. Fajnie. Fajny klimat tu jest. Klimacik super. Idziemy i jest taki przy nadbrzeże same restauracyjki. Także jest co do jedzenia. Nikt z głodu by tu nie umarł. Powiem wam, że fajny klimat jest, fajny. Jachty prywatne, wycieczkowe. 30 lei tam poczęli, jakieś wycieczka statkiem, 30 lei, pół godziny. Także spokojnie. Wszystko jest w normie. Ceny do przyjęcia. Tu mamy plażę. Nie wchodzimy tam na razie, bo nie chcemy sobie w sandały piachu nawalić. Także idziemy sobie do autka, sobie trochę odpoczniemy. I przebierzemy się w stroje i przyjdziemy się wykąpać. Może trochę mniej ludzi będzie. A my tam idziemy po schódkach do góry, do centrum, także do samochodu. Mamy gdzieś około 1,5 km. Co to jest? Ale jest parking za free, a tu wszędzie trzeba płacić, nie? I nie wiem, czy na cały dzień można, czy tylko na godzinę, bo wcale nie sprawdzałem. Jesteśmy schowani, sobie zrobiliśmy obiady. Tak, ale jest, mamy super miejscówkę. No. Fajnie, pod drzewami, w cieniu, kurczę, no mamy miejscówkę zarąbisto. Tak intymnie mamy, tak jak my chcemy i lubimy. A, także zobaczcie, do samochodu mamy 11 minut, 900 metrów od plaży. A tu żeśmy wyszli. Tam jest plaża praktycznie. I także jest bliziutko od tego parkingu, co my mamy. O, i w końcu jakaś fontanna, można się ochłodzić trochę. I cieplutka. Normalnie podgrzewana woda.
ciepło. Ale aż przyjemnie. Normalnie rewelacja. Ale chlup chlup, ale jak przyjemnie. Żeśmy odpoczęli, przebrali się w stroje, idziemy na plażę. Zanurzyć nogi w czarnym morzu. W Morzu Czarnym, o tak. Ja się cała zanurzę. A cała, oczywiście. A tu mamy, zobaczcie, ten hotel ma 4 gwiazdki. Ten hotel ma 4 gwiazdki. Kto zajarzył wątek, to ma 10 punktów. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, czy zajarzyliście, o co chodziło w tym wątku. No, chcę wam powiedzieć, że już jesteśmy na miejscu. Schodzimy tylko w dół. Jesteśmy na plaży i będziemy się pluskać. No nie, no trzeba. Nogi trzeba zamoczyć. Tam jakieś okręty wojenne nas będą pilnować, także nic tu nam nie zagraża. Trochę ich tam w głąb jest. Także idziemy. A musimy zejść tutaj schodami w dół. Także taką kładką sobie idziemy, że nie musimy iść po piasku. Ale ten piasek też w sumie ubity. Wcale nieźle się idzie po nim. Taka kładeczka fajna do plaży. Parasole, nie to jak u nas parawany. Bo u nas to jest parawanik. Czy ktoś ma też parawany? Raczej chyba nie. Nie wiem, może doszliśmy do... No zobaczymy, czy jest też parawanik, czy jest tylko parasoling. To się okaże. O, teraz lepiej widać tą kładeczkę. Przed chwilą sprawdzałem, czy są rekiny w Morzu Czarnym, no i są, ale tylko takie gatunki, które nie zagrażają ludziom, także jest spoko. O, parawaningu nie widać. Tylko parasolki. To oficjalnie wchodzę do Morza Czarnego. Co tam jest? Idę. Ale cieplutka woda. Już taka ciepła? Kurczę, cieplutka jest. Naprawdę. Trzymaj. Mam ci nagrać? Oficjalne zamoczenie było, teraz idziemy się kąpać. Zimno, nie? Ma tak na zbudowanie. Jeszcze do wody, a co tam? Idziemy do wody! Co tam? Będziemy sobie żałować! Ale falaj! Fajnie. O,
działa. Ale działa. Jesteśmy po kąpieli. Morze Czarne zaliczone. Tylko jestem zawiedziony, bo Morze Czarne nie jest czarne, tylko jest normalnie błękitne, nie? Takie zielonkawe coś. Żart. A słony. Ale słone. A teraz idziemy do naszego campervana. I zostajemy tutaj na noc. W tym miejscu, co tam stoimy. Zrobimy sobie jakąś kolacyjkę. No i obmyślimy plan dalszej wycieczki. Gdzie pojedziemy dalej, bo już nie mamy planu, także będziemy obmyślać. Ale co wymyślimy, to wam powiem. My jesteśmy przy naszym campervanie. Robimy sobie kolacyjkę, no i będziemy obmyślać plan na jutro. Także tu zostajemy na tym parkingu. Lajcik. Patrzcie, fajny parking. Bezpłatny. Tam w oddali widać port. Także jest fajnie, spokojnie. Tu pod drzewami mamy troszkę cienia. I jest naprawdę bardzo fajnie. Jak coś obmyślimy, co tam na jutro, to damy znać. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się zgłosimy, czy jutro rano. Także jak coś, to do zobaczenia, do usłyszenia.